Kierowanie takim muzeum jak Muzeum Mazowieckie w Płocku jest to wielka odpowiedzialna służba, można powiedzieć. Powinność, przyjemność, ale do tej pory głównie opiekowaliśmy się, prezentowaliśmy przede wszystkim dorobek naszych poprzedników, wielkich muzealników, którzy tworzyli tutaj wspaniałe kolekcje. Znana wszystkim kolekcja secesji, która od ponad 50 lat jest u nas prezentowana. Również zbiory regionalne, historyczne, etnograficzne. Natomiast to, co się zadzieje wkrótce, czyli otwarcie wystawy Art Deco, to jest, można powiedzieć, nasz dorobek tego pokolenia, które w tej chwili w muzeum pracuje, właściwie przez 15 ostatnich lat, po zapadnięciu decyzji, że Art Deco będzie kierunkiem rozwoju naszego muzeum, no przez te 15 lat udało się kupić działkę, wybudować budynek, równolegle stworzyć kolekcję Art Deco, która liczy prawie 2000 już obiektów, ze wspaniałymi, można powiedzieć, rodzynkami tej sztuki, jak obraz Tamary Bempickiej Martwa Natura, czy komplety mebli uznanych polskich projektantów przedwojennych, czy wreszcie wspaniała kolekcja mody przedwojennej i rzemiosła artystycznego, szkła, ceramiki, metalu. Także to jest, można powiedzieć, nasz dorobek i bardzo się z tego cieszymy.